Choroba to jest taki wierzchołek góry lodowej, który przebił powierzchnię oceanu. De facto każdą chorobę można wyleczyć. I mamy na to mnóstwo dowodów. Oddaliśmy odpowiedzialność za nasze życie korporacjom, telewizji, mediom. Media nam mówią, jak mamy myśleć, jak mamy żyć, jak mamy głosować, jak mamy funkcjonować. Tak? Wyjście z tego matriksa, jak się mówi, co to oznacza dla Ciebie? Jak możemy z niego wyjść? Ale się okazuje, że moją wartością jest rodzina, ale intensywnie pracuję po 18 godzin na dobę, żeby tej rodzinie zapewnić byt. Zaczyna się cały ciąg logiczny, czyli nadmiar kortyzolu powoduje między innymi podatność organizmu na stany zapalne. Stany zapalne powodują konieczność walki z tym stanami zapalnymi, one się rozciągają. Tak, no mówi się dużo o tych szurach, co jest innych, jest tak dużo, że nawet jakbyśmy się chcieli leczyć, to przeciętny Polak nawet nie wie gdzie, bo ciebie, co jest sensem życia? Odbyć terapię odwykową dotyczącą cukru. Mówią tak, jak masz problem, który możesz rozwiązać, to nie masz problemu. Jak masz problem, którego nie możesz rozwiązać, to tym bardziej nie masz problemu. Tak? Rak to nie jest coś, na co spada na nas, nie wiem, na spacerze z drzewa, tylko jest to proces, który się toczy w naszym ciele. Ryzyko interakcji jest naprawdę bardzo poważne i bardzo groźne. Co robić, żeby dbać o to serce? Czy niby dobrze życzą, a za plecami źle życzą? Ale podam coś, co może być bardzo kontrowersyjne i może się wielu widzom nie spodobać, za co przepraszam, ale to jest tylko moja opinia. Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, Dorota Gudaniec. Bardzo się cieszę, że przyjechałaś do mnie na studia, bo znamy się już wiele lat. Byłaś chyba 2 czy 3 lata temu, no i wiem, że się dużo dzieje. Bardzo też chciałbym porozmawiać o tematach, które są dla nas chyba dzisiaj wszystkich ważne. Zdrowie, które jest bezcenne, więc bardzo się cieszę, że jesteś. A ja się bardzo cieszę, że chciałeś mnie jeszcze raz zaprosić. Cała przyjemność. To Dorota, zaczynając, powiedz mi, takie ważne pytanie na start, o wyjście z tego matriksa, jak się mówi. Co to oznacza dla Ciebie? Jak możemy z niego wyjść? Jak w ogóle nie dać się tej takiej codziennej rutynie? Wydaje mi się, że każdy ma trochę inne drzwi do matriksa i inną ścieżką wychodzi z tego matriksa, ale takim wspólnym mianownikiem dla wszystkich jest po prostu świadomość. My musimy zacząć w końcu myśleć i czuć. Tak? My często zaburzamy sobie rozumienie albo nie rozumiemy po prostu, czym są emocje, a czym jest czucie. Co to jest więcej? Ja często powtarzam w trakcie pracy z moimi pacjentami, że człowiek to są takie jakby taka piramida, gdzie jedno ramię tej piramidy to jest ciało, jego fizyczność, biologia szeroko pojęta. Drugie ramię tej piramidy to jest to, co czujemy. A trzecie to jest połączenie tego, czyli mamy i to nam daje ten aspekt emocjonalny. I bardzo często emocje mylimy z czuciem, a tymczasem to czucie to jest nasza intuicja, nasza podświadomość i ona nam podszeptuje, ale ego z kolei nas potrafi czasami oszukać. I wtedy powstaje taka mieszanka emocjonalna i kierując się emocjami, zapominamy o tym, co jest tak naprawdę ważne. Dajemy się zapętlać w pracę, w biznes, w rzeczy, które na koniec nie okazują się najmniej ważne, a z kolei o tych rzeczach ważnych tylko opowiadamy. Czasami przy ognisku, czasami przy drinku, ale nie żyjemy tym. Czyli to jest, wiesz, troszeczkę tak jak kogo byś nie zapytał, o jakie wartości opiera swoje działanie, to każdy ci, albo prawie każdy powie, że o zdrowie, rodzinę. No i nagle się okazuje, że moją wartością jest rodzina, ale intensywnie pracuję po 18 godzin na dobę, żeby tej rodzinie zapewnić byt. No, wydawałoby się, że słuszna koncepcja. Problem polega na tym, że zapewniając ten byt, zapewniam tak naprawdę niebyt rodzinie. Bo jeżeli mnie nie ma z tą rodziną, jeżeli nie mogę jej poświęcić czasu, nie mogę okazać miłości, to mówienie o tym, że pracuję na rzecz rodziny, zażynanie się niejednokrotnie, a potem
tworzenie takiej historii jak poczucie winy. No tak, no ja dla ciebie, ja dla was się tutaj urabiam, popach, tak, a wy nie żyły wypróbam, a wy nie wdzięcznicy, bla, bla, bla. No więc może trochę przedługa ta wypowiedź jest, ale każdy ma trochę inne drzwi do Matrixa i bardzo często te drzwi się otwierają chorobą. Choroba jest takim przejściem, tak? I teraz albo przejdziemy przez te drzwi w sposób świadomy, uznamy, że choroba to nie jest żadna kara boska, ani żaden jakiś dopust, tak jak mówimy, tylko jest to informacja. Informacja od naszego czucia, od naszej podświadomości, duszy, jakkolwiek to nazwiemy, o tym, żeby się zatrzymać. Żeby pewne rzeczy zweryfikować, przemyśleć, ustawić inaczej. Bo zawsze można. Zawsze jest więcej niż jedno rozwiązanie. Ale niektórzy, dostając najpierw żółtą kartkę, później czerwoną kartkę, pogrążają się coraz bardziej i przechodzą przez te drzwi, ale w jedną stronę. No niestety, jest też bardzo ważne, co mówisz. I trochę też chciałem zapytać właśnie, dlaczego dzisiaj coraz częściej chorujemy i dlaczego w ogóle chorujemy, skoro mówi się, że idzie tak medycyna do przodu. Może jeszcze dodam, że jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to podajcie suba i dzwoneczek, bo właśnie tacy goście jak ty będą mogli się pojawiać częściej na kanale, ale dlaczego tak jest? Wiesz co, znowu, pytanie jest bardzo ciekawe i odpowiedź jest złożona, bo dlaczego chorujemy? Jeżeli popatrzymy sobie na tą stronę czysto biologiczną, to chorujemy dlatego, że jemy byle co, jemy pożywienie, które przyjmujemy, w zasadzie dawno przestało być pożywieniem. Ja bym raczej nazwała to wypełniaczem. Czyli różnego typu chemia, tak, zawarta w pożywieniu, no trochę nam zabiera składniki odżywcze. Ciało tak wbrew pozorom można też sprowadzić do takiej prostej definicji, że składamy się z wody, z węglowodanów, z tłuszczu, z białka, z pierwiastków. I jak świat światem, ja osobiście nie znam i myślę, że żaden ze słuchaczy czy widzów nie zna nikogo, kto się urodził z niedoborem substancji E albo jakichś leków, albo innej chemii. Więc pierwsza rzecz to jakby po stronie tej biologii, tak? Czyli nasze ciała nie są zwyczajnie prawidłowo odżywiane, nawadniane, nie są detoksykowane. Mamy zaburzenia flory bakteryjnej, mamy zaburzenia na poziomie mikro-makroelementów. Czasami są to nadmiary, czasami są to niedobory, ale generalnie brakuje balansu. I to jest jakby jeden aspekt, czysto biologiczny. Drugi aspekt to retoryka i taki paradygmat myślenia o chorobie. Zwróć uwagę na to, że jak idziesz do lekarza, albo jak od niego wracasz, tak, i rozmawiasz na ten temat, to rozmawiamy o leczeniu choroby. Tak? Spotkasz kogoś, kto cierpi na przykład na nowotwór, to powie ci, że on leczy raka albo leczy cukrzycę. A ja zawsze stawiam w takim momencie pytanie, czy rak powinien być zdrowy? Wiesz, i teraz ten paradygmat jakby determinuje też jakby dalsze działanie. Jeżeli ja leczę raka, to w pewnym sensie zapominam o tym, że organizm do tego raka w jakiś sposób dopuścił. Tak? Rak to nie jest coś, na co spada na nas, nie wiem, na spacerze z drzewa, tylko jest to proces, który się toczy w naszym ciele. I jest to proces, który jest procesem nie tylko biochemicznym, ale również procesem w pewnym sensie mentalnym. Nie wiem, czy spotkałeś się kiedyś z takim zjawiskiem, czy z taką dziedziną coraz bardziej popularną jak psychobiologia. I psychobiologia to jest taka dziedzina, niektórzy mówią nauki, niektórzy mówią pseudonauki, na tą chwilę tak się mówi. Ale de facto okazuje się, że psychobiolodzy potrafili sklasyfikować każdy typ nowotworu w odniesieniu do typu charakterologicznego i przekonań, założeń, w oparciu o które żyje dany człowiek. I ja nie jestem z wykształcenia psychobiologiem, natomiast bardzo często sięgam do tej wiedzy i potem spotykam się z takim odbiorem moich podopiecznych, moich pacjentów, że a skąd pani wie na mój temat tak dużo?
No więc ja nie wiem nic na temat danej osoby, ale wiem na temat choroby, tak? Z czego się bierze, z jakich właśnie przekonań, z jakiego nastawienia do życia. Nie od dzisiaj wiemy, że nasza psychika ma wpływ na nasze zdrowie. I teraz, co to znaczy psychika? Czy tylko to, co myślimy, czyli umysł, czy coś więcej? Bo przecież mamy osoby niepełnosprawne intelektualnie, które powiedzmy, no, kapitał intelektu mają raczej niewielki, ale one też chorują, też? I też czują, tak? Nie przestają być ludźmi, prawda? Są bardzo wręcz z punktu widzenia takiej inteligencji emocjonalnej lepiej rozwinięci niż niejedna osoba tak zwana zdrowa. Więc jakby cała rzecz polega w moim odczuciu na tym, żeby umieć połączyć wszystkie aspekty. Bo znowu wrócimy na chwilę do emocji. Mówi się, że wiele chorób wynika z poziomu stresu. No więc ja zadam Ci pytanie. Pozwól, że będzie głupie. Co ja trzymam w ręku? Szklankę z wodą. Szklankę z wodą, oczywiście. I podejrzewam, że gdybyś ty ją opisał ze swojej perspektywy, może wyglądać troszeczkę inaczej niż ja ze swojej perspektywy, ale mamy co do tego pewność, że jest to szklanka z wodą. Pozwól, że zadam ci drugie pytanie. Czy jesteś człowiekiem, który ma stres? Na pewno. A możesz mi pokazać swój stres? No nie da się. Nie da się, prawda? Chyba, że spocone dłonie bym ci pokazał. A to już jest wynik stresu. I teraz stres jest zjawiskiem, które jest połączeniem niejako zasobów twojego ciała z reakcją, czyli to jest indywidualna reakcja na bodziec, tak? I teraz bardzo często te same bodźce wywołują kompletnie różne reakcje, tak? Jeżeli jesteś wypoczęty, najedzony, masz dobre relacje w rodzinie, tak? Układa ci się tak jak należy i spadnie ci szklanka z wodą, to po prostu posprzątasz. A jeżeli jesteś zmęczony, nie wiem, ktoś cię oszukał, nie wiem, pokłóciłeś się z małżonką, tak? To ta sama szklanka z wodą, jak upadnie, wywoła trzecią wojnę światową. Prawda? Czyli chodzi o tą indywidualną reakcję. I teraz stres też jest wynikiem indywidualnej reakcji na nasze wspomnienia i na nasze projekcje. Jeżeli przypomnisz sobie na przykład wyjątkowo przyjemne zdarzenie ze swojego życia, to poczujesz ciepło, tak, hormony zaczynają działać, czujesz się zrelaksowany, na przykład jeżeli to jest wspomnienie czegoś, co było relaksujące. Ale jeżeli przypomnisz sobie jakieś zdarzenie bardzo traumatyczne, jakieś przykre, to pomijając kwestię tego, że ściśnie ci się gardło, to zaczyna ci inaczej pracować oś stresu. Między innymi zaczynają intensywniej pracować nadnercza, tak? Kora nadnerczy wydziela więcej kortyzolu, wydziela więcej adrenaliny. I w tym momencie zaczyna się cały ciąg logiczny, czyli nadmiar kortyzolu powoduje między innymi podatność organizmu na stany zapalne. Stany zapalne powodują konieczność walki z tymi stanami zapalnymi. One się rozciągają. Mamy do czynienia z mikrostanem zapalnym. I w ten sposób generujemy sobie cały ciąg logiczny, czasami nie wiedząc, z czego to wynika. I na koniec powiemy, no idę do lekarza leczyć chorobę, nie? Bo mam coś. A leczyć należy cały organizm, czyli zadbać zarówno o tą higienę naszych myśli, o higienę naszych emocji, co za tym idzie, o higienę naszych przekonań, czy żyjesz w oparciu o przekonania zasobne, czy niezasobne. Bo jeżeli żyjesz w przekonaniu, że jesteś, o ja głupia, nie? Całe życie, no to to nasze jestestwo, to co czyni z nas osobę, będzie się trochę buntować, nie pozwoli na to, bo w końcu jesteśmy cudem, tak? No, to jest niesamowite, my jesteśmy naprawdę cudem pod każdym względem, i biologicznym, i biochemicznym, i też mentalnym. Więc tak to wygląda jakby w moim odczuciu, czyli z kolei jeżeli zmienisz paradygmat i zaczniesz właśnie leczyć, uzdrawiać swoje ciało, to dzieje się to z poziomu również twoich emocji, twojego umysłu i twojego czucia, tak? Czyli twojej duszy. I wtedy łączymy całość i wychodzenie z choroby przestaje być zagadnieniem tylko wyłącznie biologicznym czy medycznym, ale jest takim zagadnieniem ogólnoustrojowo, nie wiem jak to określić, ale ogólnoludzkim. Jest to po prostu praca na wszystkich poziomach. I tym się zajmuję.
Tak, no to właśnie, to powiedz mi, bo zaraz jeszcze przyjdziemy do Twojej tej strefy terapii naturalnych. Przeczytałem też, bardzo się cieszę, że coś takiego powstało, bo znam wiele osób, które też leczyłaś i stąd rozmawiamy. Już nie mówię, bo tutaj kto nie pamięta, to Dorota właśnie między innymi zalegalizowała marihuanę leczniczą w Polsce. Uratowała swojego syna Maksia, którego pozdrawiamy, mega gościu, poznałem. Był nawet w tym tutaj miejscu. No i naprawdę robisz dużo dla tego zdrowia w Polsce, że się już państwo pod swoim oborem ugina. Jest kierunek studiów, o której powiemy zaraz oficjalnie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, który też współtworzyłaś i jest. To jest naprawdę no bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o nasze zdrowie, tą świadomość. No i trochę jak tak Ciebie słucham i mówię o tym stresie, to ja go mam pewnie, każdy go ma, a czy masz coś, jak sobie z nim radzić, jak sobie poradzić, jak zrobić, żeby ten stres był zdrowym stresem, nie doprowadził do tych stanów zapalnych i później nie doprowadziło się do różnych zaburzeń? Wiesz, to dokładnie tak samo jak dochodzi do procesu chorobowego, tak samo jakby wychodzi się z choroby, czyli dobrze jest połączyć wszystkie aspekty. Czyli jeżeli już mówimy o stresie, to co zrobić? Na pewno zadbać o ciało. I tutaj są argumenty, różnego typu narzędzia, które mogą nam pomóc w zharmonizowaniu pracy naszego ciała. Tak? To mogą być oczywiście, znaczy ja się posługuję wszystkim, co jakby natura nam dała. Ale kiedy trzeba zawalczyć na przykład z zapaleniem płuc, to używamy antybiotyku i nie ma tutaj dyskusji na ten temat. Czyli przede wszystkim mądrze zarządzamy naszym ciałem, tak? Czyli zadbamy o składniki odżywcze, o witaminy, o minerały. Możemy i powinniśmy zasilać jednak układ endokannabinoidowy, bo to on wszak jest strażnikiem równowagi biologicznej i naszej homeostazy. Najlepiej kanabinoidami, tak? Czyli mamy produkty konopne na rynku, gdzie tutaj myślę, że nasi słuchacze i widzowie doskonale wiedzą, że konopie to nie tylko THC, to nie tylko marihuana do celów rekreacyjnych, ale mówimy tu o szeregu związków, które są analogiczne czy analogowe w zasadzie do tego, czym dysponuje nasz organizm, czyli do tak zwanych endokannabinoidów. Więc takie związki jak CBD, jak CBG, CBN, one nie mają komponenty psychoaktywnej w rozumieniu medycznym i świetnie wpisują się w potrzeby naszego układu endokannabinoidowego. Więc to jest taka podstawa podstaw. Należy zadbać o nawodnienie, no i potem przechodzimy do odżywiania, później do poszczególnych suplementów, jeżeli zdefiniujemy, czego danemu człowiekowi oczywiście brakuje. A czego najwięcej brakuje ludziom w dzisiejszych czasach? Bo się zastanawiam, czy jest jakieś takie coś, co da się wyróżnić dla ogółu. Z biologicznego punktu widzenia, czy po prostu ludziom? Po prostu ludziom i z tego. Po prostu ludziom z biologicznego punktu widzenia bez wątpienia brakuje po prostu składników odżywczych. I wiedzy na ten temat, tak? Bo często jesteśmy bombardowani wiedzą, która jest raczej ukierunkowana na pozyskiwanie pacjentów. Tak, no mówi się dużo o tych szurach, co jest innych, jest tak dużo, że nawet jakbyśmy się chcieli leczyć, to przeciętny Polak nawet nie wie gdzie, bo bombardują go i wiesz, pewnie połowa albo więcej jest ściemy po prostu. No, zdecydowanie tak, to jest marketing bullshit po prostu, który też, ale też jest odpowiedzią na to, w jakich czasach żyjemy, tak? I teraz poruszając ten aspekt, to zwróć uwagę na to, że przy całym rozwoju nauk medycznych, przy rozwoju technologii medycznych, którymi oczywiście bijemy pokłon, bo dobrze, że tak się dzieje, to jednak medycyna akademicka troszeczkę poległa w kontekście tak zwanych chorób nieuleczalnych, tak zwanych chorób przewlekłych. De facto każdą chorobę można wyleczyć. I mamy na to mnóstwo dowodów i mnóstwo też sposobów. Trzeba umiejętnie oczywiście dobrać taki sposób. Ale wracając do Twojego pierwszego pytania, czego ludziom brakuje? Po tej drugiej stronie brakuje świadomości. Daliśmy się zapędzić właśnie w taki kozi matriksowy róg, tak? Gdzie oddaliśmy odpowiedzialność za nasze życie na zewnątrz. Oddaliśmy odpowiedzialność za nasze życie korporacjom, telewizji, mediom. Media nam mówią, jak mamy myśleć, jak mamy żyć, jak mamy głosować, jak mamy funkcjonować. Tak? Ludzie przestali myśleć, po prostu. Przestali czuć i słuchać tego czucia. Nadmiar pracy, źle poustawiane priorytety.
I dopiero właśnie, jakby wrócę do początku rozmowy, czasami dopiero choroba, która nas dopadnie mniej lub bardziej nagle, jest takim momentem, który nas otwiera drzwi do Matrixa, tak? I wtedy mamy czas na to, żeby się zastanowić nad tym, jak żyjemy, po co żyjemy, co jest sensem życia. No właśnie, co jest sensem życia? A wiesz, że mam dokładnie takie pytanie. Dobrze, jaki jest sens życia według Ciebie? Co jest sensem życia? Samo życie. Sensem życia jest samo życie. Nie musimy szukać. Czy my się zastanawiamy nad tym, jaki jest sens życia ślimaka? Albo wróbelka? No nie. A zastanawiamy się, jaki jest sens życia człowieka. Sensem życia jest samo życie. I idąc dalej tym tropem, jeżeli sensem życia jest samo życie, to życie, mamy prawo, mamy wręcz obowiązek przeżyć dobrze, przeżyć godnie, przeżyć szczęśliwie, przeżyć w radości. I teraz powiedz mi, gdzie jest ta radość, kiedy pracujesz 16 godzin na dobę? Gdzie jest ten sens? Rozumiesz? Zaczynamy się sami zapętlać. My jesteśmy na tej planecie. Tracimy ten sens życia właśnie. Tak, bo tracimy samo życie. Tracimy siebie, tracimy relacje. Fajnie, że siedzimy, Łukasz, i u Ciebie rozmawiamy, bo Ty akurat jesteś takim gościem, który o te relacje bardzo dba. I ja to bardzo szanuję, bardzo cenię. W wielu przypadkach po prostu nawet spotkanie, gdzie wydawałoby się, że mogłoby być relacyjne, jest często poświęcone właśnie na robotę, na biznesy, na te inne rzeczy. Tymczasem sensem życia jest samo życie. Nie trzeba doszukiwać się niczego więcej. No bardzo ważne słowa, bardzo mądre słowa, zgadzam się z Tobą. No a powiedz mi jeszcze wracając, bo będę Cię drążył na początku, też powiedziałeś o tym jedzeniu, nie mamy tego tu wstępu dzisiaj do jedzenia, no ale co Ty jesz, co możemy jeść w takim ciężkim, zwariowanym czasie? Nie mówiąc, że jak robisz biznes, to co chwilę, nie wiem, imprezę, integracja, wyjazd, wakacje, all inclusive i jak teraz nie zwariować w ogóle, nawet w tych momentach, kiedy możemy zdrowo jeść, to co jeść, gdzie wybrać, no bo ja też już nie wiem. Chciałbym przynajmniej w domu taki minimum, jakbyśmy mogli powiedzieć, co powinno się znaleźć w tym jedzeniu. Oczywiście wiele jest koncepcji odżywiania na tym świecie i każdy będzie, jak to się mówi, każda pliszka swój ogonek chwali. Ja jestem dietetykiem jako jedna z moich, powiedzmy, profesji, które mam wyedukowane. I mogę powiedzieć jednoznacznie, przede wszystkim trzeba jeść najmniej przetworzone jedzenie, dbać o to, żeby dostarczyć odpowiednie ilości białka, tłuszczu, węglowodanów i odbyć terapię odwykową dotyczącą cukru. Cukier jest największym, najbardziej popularnym i najbardziej zabójczym dla nas cukier powoduje cały szereg konsekwencji, których możemy uniknąć naprawdę w bardzo prosty sposób, jeżeli zlikwidujemy nadmiar cukru. Nasz organizm jest tak skonstruowany, że glukoza, której potrzebujemy do na przykład odżywiania mózgu, jest produkowana w procesie glikogenezy. My potrafimy sami sobie wyprodukować glukozę potrzebną do naszego przeżycia. My możemy nie jeść w ogóle nawet grama cukru, a i tak przeżyjemy. Pomijam już oczywiście kwestię tego, że przeżyjemy, bo nam się wytworzą ciała ketonowe, które to już jest jakby pogłębienie koncepcji. A też jest dużo cukru w owocach przecież, które... Dlatego nie potrzebujemy jeść syntetycznego cukru, przetworzonego cukru, izolowanego cukru, rafinowanego cukru. To, co nam daje natura w prostym jedzeniu, takim nieprzetworzonym, jest absolutnie najlepsze i wystarczające. Dobre tłuszcze. Tłuszcze są podstawą. Nasze komórki są zbudowane w dużej mierze z tłuszczu. Więc jeżeli my dostarczamy do organizmu niewłaściwy tłuszcz, to nasza komórka się usztywnia. I zamiast być półpłynną, czyli przepuszczającą do środka składniki odżywcze i oddająca toksyny i produkty uboczne przemiany materii na zewnątrz, to ta komórka jest sztywna po prostu, jest twarda. No więc taka komórka jest nieodżywiona, niedotleniona, jest niezdetoksykowana, a co za tym idzie, jest bardziej podatna na bunt komórkowy. A takim buntem komórkowym jest między innymi nowotwór. To bardzo tak, na przykład. Oczywiście mówię to w bardzo kolokwialny sposób. Jasne. Ale...
No to rzeczywiście są to ważne rzeczy, dzięki, że powiedziałaś o tym, a też powiedz mi, bo też widzowie przed wywiadem pytali na przykład o to, co dzisiaj aktualnie teraz jest na czasie, czyli alergie i skąd one się biorą, co możemy zrobić, bo coraz częściej, ja sam wiem po sobie, kiedyś nie miałem, nie wiem, na siano, na nic, gdzieś tam na wsi się wychowując, mogłem dzisiaj, jak poczuję koszenie trawy, to już... Alergia to nic innego jak odpowiedź, patologiczna odpowiedź immunologiczna, czyli układ immunologiczny, można powiedzieć, trochę zwariował i jest nadreaktywny. Woli bronić przed wszystkim, niż nie obronić przed niczym, tak? Czyli jest po prostu nadreaktywny. Więc żeby pozbyć się alergii, mamy dwa sposoby. Ten taki technologiczny, czyli po prostu uciszyć układ immunologiczny, dać mu w głowę albo sterydami, albo innymi produktami antyhistaminowymi, albo ten układ wzmocnić. Pamiętajmy o tym, że mamy odporność komórkową i odporność humoralną. I teraz, jeżeli mamy limfocyty, które się uczą pewnej odpowiedzi, uczą się reakcji, to wystarczy tak na dobrą sprawę zasilenie układu immunologicznego, spowodowanie, żeby komórki były, odnowiły się, tak? Bo jak wiemy, każda komórka w naszym ciele żyje określoną ilość czasu, tak? Po czym obumiera i w jej miejsce pojawia się nowa, która jest jakby troszeczkę kopią, ale już lepszą, tak? Znaczy powinna być lepszą, nie zawsze jest. Więc jeżeli przejdziemy taki cykl zasilenia układu odpornościowego przez pryzmat przede wszystkim, no właśnie, zasilenia układu endokannabinoidowego, bo on jest bardzo silnie powiązany z układem odpornościowym, dostarczenie odpowiedniej ilości składników odżywczych, białka, węglowodanów, tłuszczu itd., to układ immunologiczny zaczyna funkcjonować prawidłowo. Oczywiście są skrajne przypadki, kiedy mamy zaburzenia histaminowe, są skrajne przypadki, kiedy mamy zaawansowany poziom i wtedy rzeczywiście trzeba użyć czasami interwencyjnie sterydu czy antyhistaminowych środków. Natomiast w dłuższej perspektywie możemy wytrenować układ odpornościowy, żeby nie reagował patologicznie na zagrożenie zewnętrzne. No to jest ciekawe, a trochę mówiłaś o tej psychice i jak w takim razie myślenie wpływa na nasze życie, na nasze zdrowie, bo trochę powiedzieliśmy, że mamy ten negatywny stres, ale no co możemy zrobić? Chodzi mi też o to, że masz może receptę i jak wyrzucać te myśli, bo ja sobie często powtarzam pozytywnie, otaczasz się, ale czasami się nie da. To jest tak, że ja przynajmniej tak mam, jak jest coś złego, to siedzisz i się zamartwiasz i wpadasz w jeszcze większe doły. Nie? I czy ty masz jakąś receptę, jedni mówią sport, jakaś joga, no ale co ty robisz? Na szczęście nie wystawiam recept, bo nie jestem lekarzem, tylko naturoterapeutą. Mam kilka sposobów, z których ja korzystam. Być może się przydadzą też tobie, czy też widzom. Przede wszystkim to jest trening myśli. My mamy, ktoś to obliczył, nie umiem powiedzieć dzisiaj z pamięci kto, ale zostało obliczone, że my mamy ponad 80 tysięcy myśli w ciągu doby. Jest to nie do okiełznania. Przebijają nam się do świadomości ułamki procentów tych myśli. I teraz, jeżeli przebija się coś do świadomości, no to też możemy świadomie tym zarządzać. Jeżeli mamy trudny czas, tak, wydawałoby się, że nic złego, że myślimy źle, ale to jest kwestia tego, jaką ważność nadajemy danym sytuacjom. Buddyści mają takie bardzo fajne powiedzonko, z którego ja korzystam często. Otóż mówią tak, jak masz problem, który możesz rozwiązać, to nie masz problemu. Jak masz problem, którego nie możesz rozwiązać, to tym bardziej nie masz problemu. Czyli ja do sprawy podchodzę tak. Problem jest zagadnieniem, z którym się muszę zmierzyć. Jeżeli jest w zakresie moich możliwości rozwiązanie, to idę w działanie. Jeżeli coś jest poza kwestią moich możliwości, to przestaję się tym zajmować. Po prostu nie mam na to wpływu. Więc dręczenie siebie czymś, na co nie mam wpływu, no jest aberracją. Więc pierwsza moja taka wskazówka i taka sugestia to po prostu działać tam, gdzie można i odpuszczać tam, gdzie nie można.
To powiedz mi trochę, przechodząc do tych studiów podyplomowych i do marihuany, powiedz, jak to się stało, że dzięki Tobie no, kierunek o konopiach tak, jest oficjalnie na uczelniach państwowych i możesz powiedzieć tą przygodę, jak udało Ci się to stworzyć? I... Może zacznę od tego, że kiedy 10 lat temu podawałam Maxowi pierwszy raz marihuanę w czasie, kiedy był na OIOM-ie, kiedy był w śpiączce farmakologicznej, przede wszystkim przeżyłam moment, ja o tym mówiłam na spotkaniu pierwszym z Tobą, to był najtrudniejszy moment w moim życiu, bo ja podając mojemu dziecku marihuanę, ja naprawdę nie wiedziałam, czy ja go nie zabiję wtedy. To było okropne uczucie, okropne, nikomu tego nie życzę. Na szczęście okazało się, że marihuana go uratowała, ale ja wtedy nie wiedziałam z jakiego powodu. Ja po prostu się uchwyciłam tej myśli jak tonący brzytwy, nie mając bladego pojęcia, co naprawdę zadziałało. Więc chciałam później wiedzieć. Dlatego zaczęłam intensywnie zgłębiać tę wiedzę, studiować, kontaktować się z naukowcami, z praktykami, bo chciałam rozumieć. I dokładnie na potrzebie tego na bazie tej potrzeby uznałam, że żadna matka, żaden ojciec i nikt już nie powinien przez to przechodzić, przez co ja przeszłam. Nikt nie musi dzisiaj być w takim lęku. Dzisiaj możemy się dowiedzieć wcześniej, jak to działa. I stąd koncepcja edukacji. Ale kilka lat trwało, zanim się udało przebić na Uniwersytet Państwowy. Nie była to prosta ścieżka. Myślę, że nie ma o czym opowiadać w tej chwili. To nie jest przedmiot naszego spotkania. Najważniejsze jest to, że się udało. Najważniejsze jest to, że Uniwersytet Ekonomiczny jest z tego powodu bardzo zadowolony. Otwieramy właśnie drugą edycję. Za chwilę będzie nabór drugiej edycji. Na pierwszą edycję zgłosiło się 3 kandydatów na jedno miejsce. Studia idą naprawdę genialnie. Studenci są bardzo zadowoleni, wykładowcy również. Będziemy kontynuować misję edukacyjną. Ale nie wiem, czy mogę na tą okoliczność powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie wszyscy mogą pójść na studia z wielu powodów. Niektórzy nie mają wykształcenia wyższego, niektórzy nie mają pieniędzy na to. Dlatego ja w myśl tej zasady, że edukacja jest najważniejsza, stworzyłam cykl kursów, które można sobie wykupić na platformie online'owej, które mają tą wiedzę przybliżyć i wyposażyć każdego po prostu zainteresowanego w rzetelną wiedzę, która pozwoli na to, żeby już się nie bać. A powiedz mi, bo też jesteś, no, mówi się o tobie matka polskiej leczniczej marihuany, ale jesteś z nią kojarzona, ale wiem, że teraz powstała u ciebie strefa terapii naturalnych, czytałem. I skąd pomysł? Bo to jest chyba dużo szerszy zakres teraz, tak? Łukasz, nawet dzisiaj rozmawiając poruszyliśmy wiele aspektów i to są aspekty, które są częścią mojej pracy. Prowadząc placówkę medyczną skupioną wokół konopi, poczułam, że jest mi za ciasno. Konopie są fantastyczne, one są bardzo cennym narzędziem terapeutycznym, uratowały niejedno życie. Mamy naprawdę mnóstwo spektakularnych wręcz efektów, ale konopie to nie jest panaceum i zawsze to podkreślałam. Konopie są świetnym narzędziem, ale możesz mieć najlepsze narzędzie na świecie, ale ono i tak nie spełni wszystkich potrzeb. I dlatego strefa terapii naturalnych, bo w naszej strefie terapii naturalnych Anadi mamy szeroki wachlarz możliwości terapeutycznych. Ja sama jestem kojarzona jako terapeuta konopny, ale w rzeczy samej jestem naturoterapeutą, fitoterapeutą, jestem coachem również. Nie jestem psychologiem, ale też ja nie prowadzę terapii psychologicznej z nikim, natomiast daję pewne kierunki myślenia czy zmiany myślenia raczej. Jestem dietetykiem, więc jakby w mojej pracy wykorzystuję cały szereg, cały wachlarz możliwości terapeutycznych. I tak samo robię to w kontekście całej firmy. Pracują ze mną fantastyczni lekarze. Każdy z nich się specjalizuje w czym innym. Nie tylko w swojej wąskiej dziedzinie medycznej, ale każdy z moich doktorów ma jeszcze jakieś swoje obszary dodatkowe. Jest to akupunktura, są to prądy, częstotliwości, McMakin, jest to time waver, jest to homeopatia i
rozumiesz, tak, po prostu po to jest ta strefa. Są też inni terapeuci, którzy, każdy z nich też ma swoje takie obszary ulubione. Mamy terapię opartą o mikrobiom. To jest ogromny zakres wiedzy i kompetencji, więc jedna osoba nie jest w stanie po prostu wszystkiego zgłębić. Mm-hmm. Więc dlatego tworzymy zespoły. Mm-hmm. No to naprawdę wow. Fajnie wiedzieć, że jest takie miejsce, gdzie można to naprawdę holistycznie podejść, ale powiedz mi, bo będę trochę przy tych konopiach, kiedy one mogą zaszkodzić? Bo też są, mówi się o tym, że one też mogą szkodzić, nie każdy może brać. I chciałem trochę Ciebie zapytać mity i fakty, jeśli chodzi o... Więc konopie co do zasady, jeżeli byśmy podali po prostu zdrowemu człowiekowi, raczej zaszkodzić nie mogą. Trzeba byłoby się bardzo postarać, żeby przesadzić i nie wiem, zwymiotować na przykład od nadmiaru. Problem polega na tym, że po konopie często sięgają osoby, które już mają problemy zdrowotne i często te problemy zdrowotne są leczone farmakologicznie. Więc pierwszą rzeczą, którą zwracam uwagę, to jest to, żeby nie łączyć w nieumiejętny sposób z lekami. Ryzyko interakcji jest naprawdę bardzo poważne i bardzo groźne. I tutaj możemy sobie zaszkodzić i w obrębie wątroby, i płytek krwi, i możemy zaszkodzić pracy serca, i możemy nerki uszkodzić. Naprawdę jest wiele. Też, tak, zdecydowanie wiele jest sytuacji, które trzeba umieć okiełznać, jeżeli tak mogę powiedzieć. Kiedy konopie jeszcze mogą zaszkodzić? Wtedy, kiedy preparat konopny jest kiepskiej jakości. Bardzo często mówi się o tym, że konopie. Zapominając o tym, że te konopie to jest roślina, która jest sprowadzona do poziomu preparatu. I ten preparat może być zanieczyszczony, może być nieoczyszczony, może być bardzo kiepskiej jakości, może być izolatem, może być syntetykiem, tak? Ale na etykiecie będzie napisane konopie. Konopie mogą też zaszkodzić osobom, które nie mają zdefiniowanej, leczonej na przykład choroby psychicznej, albo osoby, które cierpią na stany lękowe. Konopie, zwłaszcza konopie narkotyczne, czyli z tą komponentą narkotyczną, czyli THC, mogą wywołać stany lękowe, mogą wywołać stany psychotyczne, więc to są pewne zagrożenia, które trzeba wziąć pod uwagę. To są najpoważniejsze zagrożenia. Mhm. Innych tak naprawdę nie ma. Mhm. No to, ale dobrze, że się podzieliłeś, bo dużo właśnie z tej niewiedzy i chciałem to też jakby tutaj przybliżyć widzom. No dobrze, a trochę zmieniając temat, też temat na czasie, serce, zawały, udary. Mówi się o tym coraz więcej. Mówię też, no niedawno mieliśmy kolegę z eventu, którego też znałaś i też no niestety upadł i niestety no nie ma. I teraz... Co robić, żeby dbać o to serce? Czy da się też jakoś może naturalnie, jak zapobiegać, niż leczyć? No bo jesteśmy młodzi. Pff. Więc pierwszą rzeczą to pamiętajmy, że serce jest mięśniem. Mięsień jest zbudowany przede wszystkim ze struktur białkowych, tak, czyli proteiny. Więc znowu odżywianie, odpowiednia ilość białka w diecie. Białka łatwo przyswajalnego. Czyli na przykład w produktach jaki jest? Wiesz, jeżeli jesz mięso, to w mięsie znajdziesz odpowiednią ilość białka. Jeżeli nie jesteś mięsożercą, tak, no to trzeba sobie znaleźć alternatywę. Pamiętając o tym, żeby łańcuchy białkowe były pełne. Tak? Czyli jeżeli mówimy o pełnym białku, to łańcuch aminokwasowy musi mieć minimum 20 aminokwasów, żeby to białko było pełne. Inaczej to będziesz miał beczkę, która ma krótszą klepkę, więc nie nabierzesz całej beczki wody wtedy. Ruch, zdecydowanie. No, mięśnie trzeba po prostu wprowadzać w ruch, jeżeli one są nieużywane. Mięsień serca jest mięśniem, który całe życie jest używane, ale jeżeli jest nietrenowane, to może nie dać rady. Dbałość o ciśnienie, znowu ciśnienie krwi, jeżeli mamy za wysokie, to najczęściej, oczywiście to nie jest jedyny powód nadciśnienia tętniczego, ale najczęściej wynika to z zaciskania się naczyń krwionośnych. Mamy po prostu mniejszy przepływ przez naczynie krwionośne, więc ciśnienie musi być wyższe. No więc dbałość o naczynia, znowu białka, znowu aminokwasy, witaminy z grupy B, znowu ruch. Więc stany emocjonalne, tak? Czyli jeżeli
są sytuacje, które generują w nas podniesienie, czy to ciśnienia, czy przyspieszenie akcji serca, czyli tak zwaną tachykardię, to znowu zastanówmy się, co tak naprawdę nas triggeruje, tak? Czy jesteśmy w stanie na to wpłynąć terapią, chociażby nawet psychologiczną, tak? Wydaje mi się, że żyjemy już w czasach, gdzie psychoterapia przestała być jakąś hańbą, że posiadanie własnego psychoterapeuty nie jest niczym zdrożnym. Jeżeli nie możemy sobie pozwolić na psychoterapeutę, to spróbujmy chociaż skorzystać z coachingu, albo z kilku książek, albo z kilku kanałów na YouTubie, tak, które nam powiedzą, w jaki sposób można sobie pomóc. Tak? Więc świadomość, no, moim zdaniem jest to dalej kwestia świadomości. Tak, od tego, co zaczęliśmy. No dobrze, to jeszcze chciałem się zapytać o telefony, higienę cyfrową. Co możesz poradzić? Czy też masz z tym problem? Ale no generalnie dzisiaj chyba każdy jest uzależniony od telefonów, od mediów. I ja szczególnie jeszcze w tym pracuję, no to kurczę, i to jest smutne, bo wiem, że jestem, ale budzę się telefon, idę spać telefon i cały czas telefon. Żeby nie wyjść na hipokrytkę, to powiem, że ja niestety też jestem uzależniona. Ale staram się przede wszystkim mieć świadomość tego uzależnienia. No, ja przynajmniej robię takie rzeczy jak ostatnio, nie od zawsze tak robię, ale staram się po prostu od pewnej godziny nie trzymać telefonu przy sobie, gdzieś podświadomie zapominać o nim. Ostatnio mi się zdarzyło wyjechać z domu do pracy i okazało się, że nie wzięłam telefonu i nie umarłam od tego, więc może takie proste rzeczy na początek. No to tak, no to jest bardzo ważne i też jak widzowie mają jakieś pomysły, to też napiszcie w komentarzach. No to jestem jeszcze ciekawy, czy masz coś, co też w życiu ciebie bardzo zabolało, że jak dzisiaj rani drugi człowiek, bo trochę o tym mówię i też namawiam do tej współpracy, a jednak dużo się zdarza jeszcze tych ludzi takich toksycznych, którzy nam niby dobrze życzą, a za plecami źle życzą, oszukują. No bardzo ciężko też wzrosnąć, iść do przodu, jak się ma takie osoby w koło. Czy ty też miałeś jakiś taki zawód i co możemy zrobić? No bo ja cały czas z tym walczę, staram się budować te relacje, otaczać się ludźmi dobrymi. Też fajnie, że jesteś zawsze z nami, bo to też trzeba powiedzieć, że Dorota jest na Business Missy Event i będzie teraz w Feronie i to nawet będzie i z mężem i z Maksiem, także kto jeszcze może, to też może przyjechać poznać, ale no jesteśmy, budujemy, staramy się, a jednak no ja cały czas dostaję takie ciosy, jakbyś ci ktoś właśnie w pysk dał. Wiesz co, to jest trudne. Ja, jakby to powiedzieć, staram się po prostu robić swoje i dbam, nie mam wpływu na to, jak reaguje świat. Nie mam wpływu na to, jaki będziesz ty, jaki będzie ktoś. Nie mam na to wpływu. Jedyny wpływ, jaki mam, to jest wpływ na mnie. Mogę mieć wpływ na siebie. I staram się żyć w taki sposób i biznes prowadzić i funkcjonować w taki sposób, żeby patrząc w lustro nie widzieć nie swojej twarzy, tylko z podniesioną głową, z otwartą przyłbicą, każdemu powiedzieć, chcesz, to mnie oszukaj, ja nie jestem święta, tak? Mnie też można oszukać i też mi się zdarzyło niejednokrotnie, że byłam oszukana, byłam wyrolowana, no ale... Popatrz na to z tej perspektywy, Łukasz. Jeżeli masz żal, tak, do kogoś, bo ktoś ci zrobił krzywdę, to ten ktoś, kto się dopuścił tego, prawdopodobnie ma to w głębokim poważaniu. No bo stać go było na to, żeby zrobić ci krzywdę, czyli jego poziom etyki, jego jest inny. Ty to przeżywasz, więc tak naprawdę kto na tym traci? No ty, bo ty przeżywasz, ty mielisz sobie te emocje, ty masz podniesiony kortyzol, ty dostaniesz nadciśnienia. Po co? Czy to jest tego warte? Więc ja nie mam jakiejś uniwersalnej recepty dla każdego. Ja po prostu staram się, nawet jeżeli jestem oszukana, czy jestem zraniona, nie nadawać temu ważności. Nie oddaję odpowiedzialności za mój stan zdrowia, moje życie osobom, na których mi nie zależy. Natomiast oczywiście bliscy, cóż, potrafią mnie zranić i czasami do krwi. Ale to też jest cenne doświadczenie. My mamy wielkie możliwości do regeneracji. To chyba kiedyś Mariusz Podzianowski powiedział, że organizm ludzki nie jest tak łatwo zniszczyć. Nie, jest tak łatwo. A człowieka jeszcze trudniej zniszczyć. Jeszcze największym, jak ma się dobrych przyjaciół w koło. Największym wrogiem, jakiego ma człowiek, największym, takim absolutnym wrogiem jest
on sam dla siebie. Wiesz, nie wiem, czy mam jeszcze czas, ale podam coś, co może być bardzo kontrowersyjne i może się wielu widzom nie spodobać, za co przepraszam, ale to jest tylko moja opinia. Żyjemy w naszej kulturze, co by nie mówić, chrześcijańskiej, tak? Nawet jeżeli nie jesteśmy wierzącym czy chodzącym do kościoła, to gdzieś tam ta kultura nas otacza. Jednym z najważniejszych przykazań, tak, chrześcijańskich jest: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A powiedz mi, zdarzyło ci się stać przed lustrem i mówić do siebie przykre słowa? Zdarzyło się, prawda? Pewnie nie jednemu. A czy te same słowa poszedłbyś na ulicę i wygarnąłbyś innemu facetowi? Pewnie nie. Pewnie nie, bo byś dostał w dziób, krótko mówiąc. I właśnie ja często nad tym się zastanawiam, że nas nikt nie uczy miłości własnej. Nikt nas nie uczy, jak siebie kochać. My wobec siebie dopuszczamy się największych zbrodni, największych gwałtów, największej przemocy. I to czasami są drobiazgi typu: o, ja głupia, albo o, jestem gruba, a, mam odstające ucho, a, jestem taka, a, nie potrafię, a, ja, i tak dalej. Ale tych samych słów nie wypowiem na ulicy wobec obcej osoby. Nie podejdę do kobiety i powiem: ale ty masz odstające ucho. Bo w najlepszym wypadku kultura mi na to nie pozwoli, w najgorszym wypadku będę się bała, że, nie wiem, trafię strzała po prostu pod oko. A jednak sobie potrafimy tak robić. I jakbyśmy nauczyli się kochać siebie, przynajmniej tak jak kochamy obcych, to świat byłby chyba trochę lepszy. Dla mnie to przykazanie chrześcijańskie jest takim podprogowym nawoływaniem do przemocy. No bardzo, bardzo mądre. No to prawie kończąc, czy jest coś, co ty byś chciała przekazać naszym widzom? Na pewno chciałabym przekazać wszystkim ludziom, żeby uczyli się kochać siebie, żeby uczyli się być wyrozumiali dla siebie i żeby nie byli leniuszkami, którzy nie rozwijają się. Czytajmy, oglądajmy, słuchajmy, budujmy naszą samoświadomość i bierzmy odpowiedzialność za nasze życie. To jest chyba takie przesłanie, które mi przyświeca, z którym czuję się dobrze i które, mogę śmiało powiedzieć, uratowało mi życie. No ja w ogóle jak ciebie słucham, bardzo ci dziękuję, że robisz tak dużo, no bo zalegalizowałaś, uratowałaś syna, ratujesz innych ludzi, jest teraz na studia, edukujesz i mam nadzieję, że to, dzięki czemu powstała ta strefa terapii naturalnych, pomoże jeszcze większej ilości dotrzeć do tych ludzi, którzy potrzebują pomocy, bo my dzisiaj chyba najbardziej tego potrzebujemy, tej holistycznego zadbania, bo nie wyleczymy, tak jak mówisz, już konkretnego działania, jak nie podejdziemy całościowo, skąd to się wzięło, jak to się wzięło i jak działać z każdej strony. Więc ja sobie życzę tobie, żebyśmy byli zdrowi, mieli te wszystkie aspekty, o których powiedzieliśmy, zadbane. No i mam nadzieję, że niebawem się znowu widzimy, bo kurczę, lubię z tobą przebywać. Bardzo się cieszę, Łukasz. Ja też bardzo lubię z tobą przebywać. I tak już na sam koniec, tak trochę podsumowując kwestię zdrowia, choroba to jest taki wierzchołek góry lodowej, który przebił powierzchnię oceanu. Tylko że teoria góry lodowej to jest 10% na powierzchni, 90% pod. Więc musimy sięgać do tego, co jest u spodu, żeby się uporać z tym, co jest na powierzchni. Nie wystarczy ściąć wierzchołka, nie wystarczy go zamaskować. Więc zapraszam do strefy terapii naturalnych Anadi i dziękuję ci za to, że możemy o tym rozmawiać, bo może ludzie potrzebują podejścia holistycznego, ale też muszą o tym wiedzieć. I muszą wiedzieć, gdzie trafić. Dzięki tobie się dowiedzą. Nie, obowiązek. Dziękuję ci, Dorota. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.